Jak miałam 9 lat, to dzieliłam pokój chyba jeszcze z moim bratem. Przede wszystkim bawiłem się na dworze. W 97 miałem pierwszą komunię świętą, no i wystąpiłem też w reklamie Starfoodsów, z czego byłem bardzo dumny. Komputer, który pół pokoju zajmował, ale to była niesamowita radość i taka wielka wycieczka po ten komputer. Gwiezdne wojny, kosmiczny mecz oraz wszelkiej maraści dinozaury. Rysowanie kredą po ulicy. Nastąpił taki okres w latach 90., gdzie łączyły się dwa środowiska, popkultura i grunge, i wtedy królowała Madonna i Britney Spears, a z drugiej strony przypływ muzyki rockowej, gdzie była Nirvana bądź POD. Byłam trochę hipiską, trochę metalową, trochę chodziłam w glanach, trochę w swetrach, mama mi wszywała kliny w spodnie, żeby dzwony były szerokie. Głównie rysowałem postaci z ulubionych kreskówek, czyli to, co teraz się nazywa fanartem. W wcześniejszych latach nie byłem tak świadomy tak naprawdę, jakie daje możliwości sztuka i przede wszystkim był to papier i ołówek. Zwolnienie lekarskie sprawiło, że zaczęłam robić, wycinać, sklejać. I ktoś, jakiś członek mojej rodziny tak popatrzył i tak: Beata, dlaczego ty tego, nie wiem, tak nie robisz na co dzień? To jest super. No nie lubię myśleć o przyszłości, ja lubię myśleć tu i teraz. Ja myślę, że to będzie wciąż gdzieś jakaś sfera kreatywna. Ja nie chcę się zamykać tylko na robienie rzeczy wizualnych przy komputerze czy wycinając je ręcznie. Mam wielką ochotę, żeby to poszło troszeczkę w taką stronę bardziej przestrzenną też. Chciałbym kiedyś stworzyć własną kreskówkę, może wydać komiks, stworzyć zabawki na podstawie swoich rysunków. Serdecznie Was zapraszam na targi plakatu, które odbędą się 3 grudnia i będziemy razem uczyć się projektowania nadruków na odzież. Wbijajcie na targi plakatu do strefy Asusa 3 grudnia 2017 roku. Porozmawiamy sobie o kolażu komputerowym, o kolażu analogowym, o technikach tworzenia takich kolaży, o pracy, o tym, co jest fajne, o tym, co się wywala. Będzie fajnie, zapraszam.